Słuchamy Słowa Bożego, które nas jak każdego dnia prowadzi od rana do wieczora i przez noc, bo ono jest zawsze żywe, wierne i w dzień i w nocy. I słuchamy Słowa Bożego w tej liturgii. Uświadomiłem sobie, że to słowo dzisiejsze otrzymujemy w samym środku rekolekcji. Ten środek rekolekcji wyznacza jakiś przełom, oczywiście w każdym sercu jedyny, niepowtarzalny. Tu nic nie dzieje się schematycznie. Słowo jest żywe, skuteczne, ale w relacji osobistej z każdym z nas. I tylko Ty możesz powiedzieć w sercu swoim, w swojej duszy, w swoim sumieniu, jaki przełom dokonuje się w Tobie w tych dniach, a może w tym dniu. Środek rekolekcji bardzo często także ujawnia walkę duchową z większą mocą. Na tę walkę duchową może, drodzy, składać się nasze zmęczenie, do którego mamy prawo. Jeśli trwasz w rekolekcjach, jak Jezus na modlitwie w nocy, to masz prawo także być zmęczony. Rekolekcje wiążą się z wysiłkiem. Trzeba umieć także przyjąć siebie zmęczonym, może nawet utrudzonym. A w zmęczeniu pojawiają się także inne stany. Może się pojawić stan zniechęcenia, apatii. Może się pojawić owa acedia, demon południa, środka dnia. Ale ponieważ postępujesz w swojej modlitwie tak, jak potrafisz, być może doświadczasz także oporów. Doświadczasz także kuszenia, bo zły nigdy nie odpuszcza tam, gdzie człowiek postępuje naprzód, gdzie zbliża się do Boga, gdzie chce być bliżej Niego. To raczej święty spokój, używając tonu ironii, jest bardziej niepokojący, bo zły nas nigdy nie zostawia w świętym spokoju. Ilekroć rzeczywiście chcemy zbliżać się do Boga, otwierać na Jego Słowo. Być może również dostrzegasz w sobie znamiona walki duchowej. Może wyglądasz końca tych rekolekcji. Może pojawia się w tobie takie słowo już dosyć, może już wystarczy. Chciałem to wszystko uwypuklić, bo być może tak nie jest i może tak jest. Ale chciałem o tym powiedzieć tak naturalnie i tak normalnie, bo to takie zwyczajne, takie na miejscu w życiu duchowym. Nieraz mamy takie odczucie albo wrażenie lub wyobrażenie, że prowadzić życie duchowe to wzrastać w ciągłym, dobrym nastroju duchowym. Ale tak nie jest. Zwróćmy uwagę, że Jezus idzie modlić się nocą, pewnie dlatego, że cały dzień był wypełniony pracą, spotkaniami z ludźmi, głoszeniem słowa. I z pewnością nie idzie z rutyny. On był cały czas wsłuchany w Ojca i czuł się wzywany przez Ojca. Jak się okaże, ta noc była przełomowa także w Jego misji. Z modlitwy tej nocy zrodzi się wybór 12 apostołów. Ale Jezus idzie na tę nocną modlitwę także po spotkaniach, które były trudne. Wczoraj słyszeliśmy i tak się kończyła Ewangelia, że ci, którzy Go słuchali, a którzy mieli być dla Niego wsparciem, elity duchowe narodu, w szał wpadły. Marek wręcz napisał, że naradzali się, jak Go zgładzić, jak Go wyeliminować.
Pamiętasz pewnie takie stany ducha, kiedy ktoś cię nie chce, kiedy cię ktoś porzuca, kiedy ktoś tobą gardzi, a może nachodzi na ciebie, czujesz, że walczy z tobą. Ciężko na duszy wtedy. Jezusowi nie było ciężko? Bardzo ciężko. Zwłaszcza, że to trudne doświadczenie przychodziło od tych, którzy mieli być pierwsi dla Niego wsparciem. Duchowi przywódcy. Takiego Jezusa wyobrażam sobie na modlitwie. I być może taki Jezus bardzo pomoże ci się dalej modlić, jeśli przeżywasz podobny stan, jeśli jest ci teraz to trudno. I uświadomiłem sobie, że tamta noc Jezusowej modlitwy zrodziła także moją modlitwę w tych dniach. To tamta noc Jego modlitwy sprawia, że dzisiaj jestem tutaj. On wybrał 12 i wybrał także mnie. Ten wybór zawsze się wiąże z tajemnicą Jego serca. Tak jest i u Marka, tak jest i u Mateusza, tak jest i u Łukasza. A więc ta modlitwa Jezusowa w utrudzeniu, w zmęczeniu, być może z ciężką duszą, być może bez jakichś wzniosłych przeżyć, ale wierna, w której szuka Ojca, rodzi niezwykłe owoce. Pomyśl, że ta modlitwa w tobie, która ci się może nie podoba i sam sobie siebie nie podobasz, nie podobasz się sam sobie, że być może właśnie ta modlitwa w utrudzeniu, która jest wiernym trwaniem, jest szczególnie miła Ojcu i wyda największe owoce. Modlitwy nie należy oceniać. Nie należy szukać w niej jakiejś zewnętrznej urody. Modlitwa to to, co dzieje się między tobą i Ojcem, między tobą i Jezusem, między tobą i Duchem Świętym. I nawet jeśli w emocjach, w uczuciach wydaje ci się, że się nic nie dzieje, Ojciec przygotowuje owoce, które w swoim czasie się pojawią w twoim życiu. Do ciebie należy trwać. To słowo mnie zatrzymało, trwał na modlitwie. Tak jakby Łukasz chciał powiedzieć, musiał trwać. Poszedłem do języka greckiego i tam jest słowo był. Był spędzający całą noc na modlitwie. Po prostu był. Może to Ojcu wystarczy, żebyś była, żebyś był. A może ta modlitwa ma znamiona wielkich pocieszeń, czuje się jak na górze, jakbyś dotykała nieba. To czas pocieszeń, powiedziałby do nas dzisiaj święty Ignacy z Loyoli. Czas takiej łaski, którą trzeba też mądrze i dobrze przeżyć, by jej nie zgubić, by nie wejść w rozproszenia, w jakąś niedobrą euforię, ale by smakować to Jego pocieszenie wewnątrz swojej duszy, na głębokościach własnego serca. Ta modlitwa u góry, na górze, te momenty wzniosłe. Być może takie przeżywasz w tej chwili. Ale potem Jezus schodzi z tej góry, zszedł na równinie, na równinę. To zejście z góry może także wyobrażać to zejście w dół. Schodzi w dół twojego smutku, tego, co ci dolega, co jest twoją chorobą, co cię dręczy, co cię trapi. Oto co najważniejsze w życiu duchowym. W życiu duchowym nasz wzrost nie wyznaczają pocieszenia czy strapienia.
Nie od tego zależy rozwój życia duchowego. Rozwój życia duchowego zależy od tego, czy wtedy, kiedy są pocieszenia, ale także wtedy, kiedy są strapienia, czy jesteś z Nim. Życie dojrzałe sprawdza się w wierności Bogu pośród pocieszeń i strapień. Jezus tego uczy mnie w dzisiejszej Ewangelii. Był z Ojcem. Ten Jezus, którego widzę, gdy schodzi w dół i spotyka się z tymi, którzy czekają, którzy są tam na dole. Być może teraz czekasz na Jezusa. W tym momencie jakimś trudnym. Starasz się Go dotknąć. Jakby przez mgłę, przez wątpliwości, przez jakiś niepokój, przez to, co ci dolega. Starasz się Go dotknąć, jak ci ludzie, którzy tam są. I słyszysz, że z Niego wychodzi moc. Bądź spokojny. On uzdrawia wszystkich. To, co mnie jeszcze zatrzymało, to fakt, że Łukasz podkreśla, iż tam na dole są ci z Jeruzalem, z Judei, czyli z tych miejsc świętych, gdzie jest centrum duchowości Izraela. Gdzie żyją ludzie, którym wydaje się, że są najbliżej Boga. Ale Jezus także przychodzi do tych, którzy są z Tyru i Sydonu. Do tych, którzy żyją pogańsko. Którzy nie znają Boga. Których ziemia jest jak teren misyjny. Serce jak ziemia niezewangelizowana. Jezus jest Jezusem wszystkich. I o tym mi przypomina ten wybór, którego dokonuje Jezus. Wymienia imiona Łukasz, by powiedzieć, że znacie po imieniu. Warto o tym przypomnieć także dzisiaj w imieniny Matki Bożej. Znacie po imieniu. Zna Twoje imię. I mówi zawsze po imieniu. Czy słyszysz swoje imię w Biblii? Czy słyszysz swoje imię, kiedy rozważasz Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, kiedy jesteś z Piotrem? Czy słyszysz swoje imię? On zawsze mówi po imieniu. Jest jeszcze coś osobliwego. Właściwie widoczne jest tylko u źródła tego tekstu. Być może w języku polskim by to brzmiało tak dziwnie, ale i Marek, i Łukasz, kiedy wymieniają 12, po każdym imieniu stawiają spójnik i. I należałoby właśnie tak czytać: Szymona, i Andrzeja, i Jakuba, i Jana, i Filipa. To kaj i podkreśla odrębność, niepowtarzalność, jedyność każdego z nich. A jednocześnie, że są jak zespolone ze sobą naczynia. Są spójni. Są jak naczynia połączone. Bo każdy z nich zrodził się w sercu Boga. Mamy to same pochodzenie. Wszyscy zostaliśmy wybrani przez Ojca w sercu Jezusa. Trwajmy więc na modlitwie i w pocieszeniu, i w strapieniu. I nigdy nie oceniajmy jej, ani naszego życia duchowego, przez pryzmat pocieszeń czy strapień. Raczej zwłaszcza wtedy unikajmy oceniania. Oceniajmy nasze życie duchowe i nasze powołanie przez jeden i tylko jeden pryzmat. Naszej wierności.
wierności temu, który jest zawsze ze mną. I dlatego chcemy usłyszeć to, co powiedział do nas Paweł. Zapuśćcie w nim korzenie i na nim dalej się budujcie.